Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy dalej z kontekstem, nie zapominajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja przechodzę do odcinka. W tym odcinku porozmawiamy sobie o reducerze. Czym jest reducer? To taka funkcja, która pozwala zmieniać wasz kontekst. Przechodzimy sobie do example context, a następnie w tym miejscu powinniśmy sobie stworzyć nasz. Oczywiście możemy go stworzyć w innym pliku, natomiast tutaj nie będę się rozdrabniał, tylko pokażę wam to na zasadzie jednego pliku po prostu. Więc tworzymy sobie example provider, czyli const example provider i tutaj ten provider to będzie coś na zasadzie tego, czym opletaliśmy sobie naszą tą aplikację, więc on musi przyjąć propsa children. Ten children, który używaliśmy sobie we wcześniejszych lekcjach. Po co to robimy? Ponieważ chcemy, aby te dzieci zawsze były widoczne, więc tak jak wcześniej po prostu musimy to uwzględnić. Następnie otwieramy sobie nawiasy klamrowe, no i tutaj zwracamy sobie to, co zwracaliśmy tam, czyli w naszym przypadku to będzie example context.provider. I dopiero tutaj musimy uwzględnić to nasze value. W naszym przypadku to value znajduje się tutaj, ponieważ jest to po prostu to team. No i możecie to zrobić na dwa sposoby. Albo uwzględnić tutaj kolejnego propsa, czyli w example context uwzględniamy sobie tutaj jeszcze jednego propsa, który będzie nam przekazywał to value, lub po prostu tak jak ja to zrobię, ponieważ nie ma co się bawić, przeniosę to value do pliku example context. Tak więc tutaj mamy to value i tutaj przekazujemy team. Następnie w app.js niestety tutaj to musimy wyrzucić, ponieważ nie będzie nam już to potrzebne. Ale żeby to zadziałało, musimy wyeksportować example provider i właśnie ten example provider tutaj uwzględnić. Czyli już tego bez example provider.provider, tylko tutaj uwzględniamy samo example provider. Po zapisaniu oczywiście to nam nie zadziała, ponieważ example provider nie ma nic w środku, więc musimy sobie tutaj to uwzględnić. Co musimy tutaj dopisać? Pewnie już wiecie, po prostu children. Jak widzicie, wszystko nam działa. Kiedy teraz sobie zbadamy nasz element, przejdziemy do konsoli, to jak widzicie dalej mamy ten kolor biały, tak jak powinno być. Teraz, aby pokazać wam jak to wszystko zadziała, musimy sobie stworzyć ten reducer, czyli tą funkcję, która będzie nam zmieniać nasz state. W naszym przypadku naszym state'em będzie team, tak więc stworzymy sobie funkcję, załóżmy const example reducer. No i tak, ten reducer zawsze przyjmuje dwa parametry. Pierwszy to jest state, czyli tak jakby to początkowe value, w naszym przypadku to będzie team, a drugi parametr to action. I generalnie po tym action nasz reducer będzie wiedział, co ma wykonać z naszym state'em. Każdy reducer jest oparty na switchu, tak więc wykorzystujemy sobie tutaj switcha, a następnie tutaj przekazujemy action.type. I generalnie zawsze jak będziemy wywoływać sobie gdzieś ten reducer, to będziemy przekazywać action.type. Za chwilę wam pokażę, jak to zrobić, natomiast na ten moment zróbmy sobie coś z tym naszym state'em. Dajemy sobie case, no i tutaj powinna być nazwa naszej akcji. I teraz bardzo ważny tip, o którym warto wspomnieć. Nazwy tych akcji są bardzo ważne. Jeżeli pomieszacie gdzieś te akcje, no to może coś się złego stać z waszą aplikacją. Dlatego ja robię to w taki sposób, że w moim folderze context tworzę sobie nowy plik action.js. No i tutaj tworzę te akcje. Załóżmy, że nasza akcja to będzie switch color, czyli const, i tutaj dajemy sobie switch color. No i wartością tej zmiennej zwykle jest string, ponieważ nazwa tej akcji. Także w naszym przypadku dajemy taką samą nazwę, czyli switch color. Teraz musimy to wyeksportować, czyli export default, no i dajemy switch color. Aby teraz to działało, przechodzimy sobie do example context, no i tutaj importujemy sobie te actions, czyli import actions from, i tutaj dajemy to z tego pliku actions, który znajduje się w tym folderze, więc wystarczy, że zrobicie to w ten sposób. No i teraz odwołujemy się do actions, a następnie do tej naszej akcji, czyli switch color. No i tutaj dajemy sobie return, no i co się dzieje z tym naszym team? Chcielibyśmy, aby ten team, czyli w naszym przypadku to będzie state, także state.color, aby równało się, załóżmy, czyli kolor szary. Musimy zawsze obsłużyć sobie defaultowe, tak jakby defaultową opcję, która wykona się, jeżeli żaden action type nie będzie pasował do tych funkcji, czyli odwołujemy się do default, następnie tutaj możemy sobie wrzucić error. Ten error sobie przekopiuję z drugiego okna i jak widzicie może to wyglądać w ten sposób, czyli po prostu zwróci nam się action type. No i teraz, aby ten reducer był uwzględniany, przechodzimy sobie do naszego providera i tutaj wykorzystujemy hooka useReducer. Musimy go sobie zaimportować, czyli useReducer. Jak możecie zauważyć, tworzymy to mniej więcej jak useState. Czyli pierwsza instancja jest ten po prostu nasz state, czyli ta nasza wartość. W naszym przypadku będzie to team, czyli ten kolorek. Druga wartość to dispatch. No i ten dispatch to jest ta funkcja, która zmienia nam ten state. Nazwałem to state oraz dispatch, ponieważ kiedy używamy kontekstu, to mniej więcej używamy to w takiej notacji. No i teraz wywołując useReducer, pierwszy parametr to jest funkcja, która zmienia nam ten state. W naszym przypadku jest to właśnie ten example reducer. A drugi parametr to to, co już wcześniej wspomniałem, czyli musimy tutaj przekazać nasz state. No i w naszym przypadku jest to team.
Teraz zrobimy sobie trochę to po omacku, natomiast stwórzmy sobie obiekt. Niech to będzie obiekt o nazwie reducer value. No i tutaj state to będzie state, a dispatch to będzie dispatch. No i w tym miejscu możemy sobie do value przekazać reducer. Czyli przekazujemy sobie dostęp do tej naszej zmiennej oraz do tej funkcji. Teraz jak widzicie po odświeżeniu strony mamy undefined. Dlaczego? Ponieważ stworzyliśmy tutaj jeszcze jeden obiekt, który nazywa się reducer value. Przechodzimy sobie do box, no i tutaj mamy example, następnie mamy state, a dopiero potem mamy kolor. Jak widzicie zwracane jest FFF. Teraz stwórzmy sobie button, który będzie pozwalał zmienić nasz kolor. Czyli napiszmy sobie tutaj zmień kolor. Stwórzmy sobie funkcję, która będzie zmieniała ten kolor. Także const switch color. No i tutaj ta funkcja będzie wywoływać nam funkcję, którą przekazujemy sobie tutaj w dispatch, czyli generalnie tą funkcję dispatch. Tak więc mamy example, następnie dispatch, no i dispatch. W tym miejscu, czyli w parametrze do dispatch, musimy sobie przekazać nazwę typu naszej akcji, żeby po prostu ten reducer wiedział, co musi wykonać. Tak więc możemy sobie to od razu zdestrukturyzować, tutaj napisać type i przekazać typ tej akcji. Natomiast przekazujemy to w taki sam sposób, jak to robiliśmy w pliku example context, czyli musimy sobie zaimportować te wszystkie akcje, ponieważ chcemy, żeby to było bezpieczne. Importujemy sobie te akcje tutaj, czyli tutaj jeszcze wypadałoby przejść, sorry, tutaj wbijamy sobie do context i następnie do actions. Tutaj brakuje kropki, także zapisujemy. No i tutaj dajemy sobie actions, kropka i przekazujemy tą akcję switch color. Zapisujemy i mamy błąd, że nie widzi nam actions, tak więc usuńmy to sobie i przejdźmy jeszcze raz, czyli mamy, teraz powinno być w porządku i po odświeżeniu, tak jak widzicie, jest w porządku. Ok, teraz tylko na tym batonie musimy wywołać tą funkcję, czyli button, następnie dajemy event onClick, a w środku switch color. Teraz sobie to odświeżmy i dajemy zmień kolor. Tutaj był jeden błąd, po prostu musicie usunąć sobie jedno słowo kluczowe dispatch, ponieważ coś mi się pomieszało i napisałem tam dwa te słowa. Także to robicie, zapisujecie i odświeżacie stronę. Musiałem tutaj dorobić jeszcze jedną rzecz z tego względu, że kiedy zmieniamy sobie ten switch color, no to ta zmienna nie odświeża nam się z tego względu, że musielibyśmy użyć tutaj useState, aby to wszystko odświeżyć. Z tego względu po prostu przy wywoływaniu funkcji switchColor pokazuje wam ten state, czyli co się w nim znajduje. Tak więc podsumowując, po trochę namieszałem, na początku miałem błąd, tutaj po prostu pojawiły się dwa słowa dispatch, usuwacie jedno, a drugie co robicie, to otworzycie sobie tego console loga, który pokaże wam, co znajduje się pod tym state'em. Odświeżam stronę, jak widzicie, na początku mamy FFFF i to się pokazało dzięki temu console logowi, natomiast kiedy kliknę zmień kolor, to tak jak widzicie, mamy pokazane hashtag 333, czyli ten kolor został zmieniony i to widzimy tutaj, natomiast tutaj nie jest to pokazane z tego względu, że nie użyliśmy use effect. W tym odcinku to tyle, wielkie dzięki, że oglądaliście. Zanim zaimportujemy sobie nasz kontekst do Gatsby'ego, przerobimy sobie najpierw dwa tematy, jakimi są Gatsby SSR oraz Gatsby Browser. Także nie przedłużając, zapraszam was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!